Szczęść Boże, Karolina Gierad, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Na zachodzie i na północy pole podwyższonego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem kontynentu, w tym także nad Polską, niżej z frontami atmosferycznymi. Do naszego kraju w dalszym ciągu napływa chłodna masa powietrza. Dziś w Europie na ogół pogodnie. Na wschodzie, a także miejscami w centrum pojawią się deszczowe chmury. W Moskwie, a także w Wiedniu opady deszczu. Nad pozostałym obszarem słonecznie, a na zachodzie bezchmurne niebo. Najchłodniej w stolicy Rosji 14 stopni, a najcieplej w Madrycie 29 stopni. I zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. W naszym kraju nad całym obszarem pojawi się słońce. Przelotne opady deszczu na wschodzie, w Małopolsce, a także w Kielcach. W pozostałych regionach pogodnie. Termometry wskażą od 12 stopni w Gdańsku do 17 w Białymstoku, w naszej stolicy, a także na północnym zachodzie. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z północnych kierunków. Spadek ciśnienia na barometrach południe 1024 hektopaskale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na przegląd regionów.